Ujacie. Ujacie. Okej, okay, chyba będzie dobrze. Dzień dobry, albo dobry wieczór. To zależy. Teraz tak. Wszystko już jest ustawione, przez to, że troszkę mi zaszło ustawianie mikrofonu. Tu też, więc możemy wrócić do gry. Gra też nie powinna być za głośno, z tego co pamiętam. Ale sobie to stestujmy na wszelki wypadek. O, trochę za głośno będzie. O, teraz będzie w porządku. Coś chyba przypłynęło koło mnie. Dobry wieczór wszystkim. Już, zaczynam. Dzisiaj znowu Subnautica. Bo się wkręciłam i całą niedzielę myślałam o tym, co mogę zrobić następnym razem w Subnautice. Co mnie czeka w tej wiadomości, którą mi gra pokazuje, że jest. Dobry wieczór, Krzysiu. Co tam słychać? A czemu ja mam to włączone w ogóle? Czemu jak z tym chodzę? I tracę baterię. Ja wiem! Już wiem, co chciałam zrobić. Bo brakuje mi ładowarki baterii. I w związku z tym, że brakuje mi ładowarki baterii, to chciałabym tą ładowarkę baterii znaleźć. Krzysiu, co słychać? To bym chciała wziąć ze sobą, a to zostawić. Benzyn jest mi potrzebny. O, to urosło już, ale śmiesznie. Ale fajnie. U mnie w sumie wszystko w porządku. No troszkę nie było. Tydzień. To był tylko tydzień. Nie wiem czy... Tylko, może tak, tylko Jasz. A teraz się zapowiada, że... Zapowiada się, że w środę mnie też nie będzie. Ale upgrade jest. Jest lepsze światło. Coś zaczyna, czy mi się wydaje? Nie. Dobra, wydaje mi się. No o, jest upgrade, jest na światło. Tak w ogóle zapowiadałam ten mój event. A chyba nie cieszę się taką popularnością, jak myślałam. No nie będzie, ale coś kombinuję, może się uda jutro. Zamiast środy. Ja bym chciała popłynąć, tylko teraz, żeby dobrze pamiętać, która to była kapsuła ratunkowa. No ja bym chciała popłynąć w kierunku kapsuły ratunkowej numer 6. To są takie płaskie tereny z czerwoną trawą. Tam chcę się dostać. Tylko nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie one są. Więc troszkę będę improwizować. Nie, to nie będzie tutaj. Wolfer! Dobry wieczór. Tym razem od początku, a nie na ostatnie 10 minut. Co to ma być? Ja odpalam streama, a ty przychodzisz, ale tylko na ostatnie 10 minut. To trochę mi przypomina też O, są, jest czerwona trawa. Trochę mi przypomina Dundersztyca. Jak ja nienawidzę! Tego agenta, Pepe Pawa Dziobaka. Tu mnie chyba nie było. Co to jest? Hmm.
Jakich wiadomości nie wysyłam? Słuchaj, Wolfer, chodź na Discorda. To tam zawsze wysyłam wiadomości. Tam zawsze są wiadomości. Tam chyba z lekkim opóźnieniem, ale są. Tak, Discord obowiązuje. Na Discordzie będzie losowanko. Na Discordzie też jest ogłaszany event, jeżeli jakiś jest, więc Discord obowiązuje. No dobra, to mamy moje ukochane tereny z czerwoną trawą. Nie, to jest pierwszy. Ale nie ostatni. Więc jeżeli jakiś kolejny będzie, to też się pojawi na Discordzie. Wtedy info. A miało być... Nie, miało być walentynkowy, ale specjal. I no nie było. No... Już byłam prawie gotowa, żeby odpalić streama walentynki, ale potem tak... Życie wzięło górę. Ale był mikołajkowy. Specjalny stream. Hej, ty mnie nie zjadaj. Życie jest Nobelą. No jaki Nobelon? Nie wiem jaki Nobelon. Myślę, że jaki chcesz mieć Nobelon. Dobra, w tym miejscu na pewno byłam na dole, ale ja chcę jeszcze przejrzeć jeszcze raz te wraki, bo tu po prostu musi być ładowarka baterii. Podnieś złom. Nie chcę złomu. Też jest złom. Woda jest trochę czystsza, to może zobaczę teraz tą ładowarkę tych baterii. Sobie... Ale dodajmy latarkę pod dwójkę. Bo ja poczytałam troszkę w internecie na temat tego, gdzie można znaleźć ładowarkę baterii. No i było napisane, że to musi być tutaj. To musi być gdzieś w tych wrakach. I że w sumie za każdym razem respi się w innym miejscu, więc ciężko to znaleźć. Ciężko znaleźć jakieś takie konkretne miejsce. I że zawsze są cztery na mapie. Cztery ładowarki. Żeby tu jeszcze był sklep. A tutaj sklepu nie ma. Nie mogę nic kupić, muszę sobie znaleźć tylko niektóre rzeczy. Ups. Mogłam filtrak sobie zrobić. Tu przejść nie można. Tu jest wyjście. To śmiesznie, to znaczy, że mnie tutaj nie było. I tu patrzyłam, a tutaj? Jak będzie tu gdzieś na podłodze ładowarka baterii, to się zdenerwuję. Bo to by oznaczało, że ominęłam ją w pierwszej kolejności. Tu weszłam chyba dopiero ostatnio. No. Tak, ja się tu zgubiłam chyba. Gdzie jest Simov? Tam jest. No dobra, to tu nic nie było. Chyba, że coś jeszcze leży wokół. Jezu, wow. Może jakby? Bioreaktor. Nie ma nic.
Tam może jeszcze? Nagrodą za zwycięskie imię maskotki jest właśnie nazwanie tej maskotki. W sensie ona zawsze się będzie nazywać w ten sposób. Ten konkretny wybrany sposób podczas losowania. A oprócz tego, tak jak piszesz, cześć i chwała. To tak dodatkowo. Nie wiem, czy mam przeszukiwać też takie... O, jest skrzynki. Tam coś jest, czy nie? Tam nic nie ma. Nie, to jest tylko jednorazowy event. W sensie, że wybieramy teraz, już nigdy więcej nie będziemy wybierać imienia dla maskotki, chyba że wydziergamy coś nowego, to wtedy będziemy wybierać imię dla coś dla czegoś nowego wydzierganego. A, i Mubot ma cooldown. Ja nie wiem ile, nie pamiętam. Ale jak on nie będzie spamował, nie będzie odpowiadał na każde wasze wykrzykniki, to dlatego, że jest na cooldownie. Mam misję dzisiaj znaleźć tą ładowarkę tej baterii. Siedemnastka. Mi się wydaje, że koło szóstki też jest... Jest takie miejsce z czerwonymi trawami, gdzie może być część wraków. Nie wiem, czym jest God Simulator. To są chyba akurat gry ze Steama, więc możesz sobie Wolfer wpisać w Steam i zobaczyć, czym jest God Simulator. Bo tak szczerze mówiąc, jeżeli tam jakaś gra nie jest zaznaczona, to znaczy, że ja w nią nie grałam, więc nie mam pojęcia, na czym ona polega. Te gry, które znam, na pewno zaznaczałam. No, tu jest 17. Tu chyba żaden wrak nie opuściłam. Co tam jest? Zdrowie skanujące. Oła, coś mnie atakuje. Tu są cztery duże części Aurory. Przy pierwszej byłam. Nie grałam nigdy w Dead Space. Akurat masz 3000 punktów. A ty grałeś w Dead Space? Wolfer, czy nie? Pamiętaj, że możesz zbierać na coś innego, lepszego. Nie wiem, czy tego wraku też nie przeszukiwałam. Dokładnie, bardzo. A, family friendly content. I ci tak czasem średnio ufam, wiesz, Wolfer? Zlituj się nade mną. Ty nie widzisz, jak ja reaguję na te potwory tutaj? Niektórzy twierdzą, że to bardzo zabawne, jak podskakuje co 5 sekund na widok jakiegokolwiek potwora. No to...
Czyli jak? Wybrałbyś mi grę, ale potem byś się nie pojawił na tej grze, tak? Jeżeli bym już postanowiła, że w nią zagram. Dobrze to rozumiem? To jaki jest cel wyboru tej gry, powiedz mi? W takim razie. Tak, żeby tylko strollować. Jak ktoś gdzieś widzi jakieś wejście, to możecie, wiecie, podpowiadać. Podpowiadanie dozwolone. No dobrze. To wybierz tego, koci symulator. W takim razie. Wybierz gierkę, przy której ja się będę dobrze bawić. Gram chyba w piątkę. Prezydenta. Bo czy grałam, to dużo powiedziane. Tu jest wejście. I tam chyba jest też wejście. No, super, super Meat Boy jest męczące. Było tak, że spodobała mi się ta gierka, stwierdziłam, a dobra, pogram sobie. Po czym odpaliłam ją i zrozumiałam, że to nie jest gra dla mnie. Tu jest, patrzcie! Ładowarka baterii. Wiedziałam, że ją przeoczyłam. Bo ja sobie zobaczyłam też na zdjęciach, jak ta ładowarka baterii wygląda. I tu jest druga. Ha! I jak ona wygląda, i w ogóle czego mam szukać, i jak już wiedziałam, czego mam szukać, to voilà, znalezione. Jej! Możemy wracać do domu, możemy wreszcie ładować baterie. Jak to ułatwi sprawę? Co to jest? Co to jest Poke MMO? To jest za darmo, tak? Ta gierka. Muszę to ściągnąć w takim razie. Wolfer, i to jest tak, że ty nie chcesz przyjść na to, tak? To ja nie muszę nawet ustalać z sobą daty. Po prostu, kiedy mi będzie pasować, wtedy zrobię sobie ten stream specjalny. Bo ostatnim razem, jak ktoś zaproponował grę, no to ustalałam z nim datę. Tylko to musi być propozycja, która będzie. Data, która będzie pasować i mnie, i tobie. Ja bym proponowała marzec. Chyba napisałam, że 4 dopiero jestem w stanie być na streamie. No tego 2020. Mnie jakoś w marcu też nie będzie. Troszkę. I teraz. To co, kwiecień? Przyszły. No to spoko. To Pokémon MMO RPG przyszły rok. Ale będzie krawcone. Może być wrzesień tego roku, czy przyszłego roku wrzesień. Zestaw elektryczny, miedziany przewód i tytan. Wrzesień w przyszłym roku. Spoko, jesteśmy umówieni. Ugadane.
To muszę to zapisać gdzieś najlepiej na tym. Na głównej. Dzień, godzina. A może 1 września. A godzina to proponuję tak jak standardowo są streamy. 19:20. Zestaw elektryczny to chyba potrzebuje 2 razy srebro. Nie, na 9 rano to ja się nie zgodzę. Bo prawdopodobnie 1 września, a w ogóle to wypada w jaki dzień? W sobotę? Jeszcze miedziany przewód. Hello, Mr. Incredible! I saw you had subscribed my channel 2 days ago, so thank you! No właśnie, Wolfer, sprawdź co to za dzień. Pierwszy września to środa. Nie, to na pewno nie będę mogła o 9 rano. No w przyszłym roku. Na pewno nie będę mogła. To jest życie, żeby wiedzieć, co będę robić w przyszłym roku we wrześniu, 1 w środę. A sobota to który? O 7. O 9. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej będzie mi tę baterię ładować gdzieś tam. Tu gdzieś na przykład. Myślałam, że się zmieszczą. O, tu można. Śmiesznie. Ha, tu też. Tak na wejście. 4 września. A wiesz co, Wolfer, a jakby tak... Siódme rano we wrześniu. Bo to jednak sobota, a soboty to wiesz, soboty to są takie dni... że często ślub wypada w sobotę. To może jednak w środku tygodnia, ale wieczorem. Tego 1 września, ale właśnie o 19:20. Bo ja nie wiem, co ja będę robić w przyszłym roku w sobotę 4 września. Bo jeszcze nie, ale kto wie, co to wyjdzie z tego wszystkiego. Poza tym, ja nie powiedziałam, że to moje. Może być cudze wesele. Jeżeli ja zostanę zaproszona na cudze wesele i będę druchną, nie... mam koleżanki. To wtedy od 7 to ja będę musiała jej tam pomagać fryzurę ułożyć i tak dalej. To musi być jednak środek tygodnia. Jak się umawiamy na tak daleki termin. A co? No Boże, poranne. To może niedziela. Niedziela rano. Nie, to tak nie działa. A jak pogrzeb wypadnie? O nie! O nie! Wolfer, nie możemy się umawiać na tak dalekie terminy jednak. Przemyśl to. Poza tym i tak planujesz nie przyjść. Przepraszam bardzo. Patrzcie, mam krwisty olej. Wreszcie. O, tutaj takie małe. Nie. Nie może być jutro. Thank you.
Teraz potrzebuję jeszcze jednej, nie, jeszcze jednej szafki. Która będzie tylko i wyłącznie na krwisty olej. Nie ma zwrotów. No refunds. Może tak olej. Albo K-olej. Ja myślę, że taka informacja jest, ale na stronie Twitcha. Jak tam gdzieś są takie, jest takie piękne nazwy Channel Points i tam chyba jest o tym powiedziane wtedy. To miałam pociachać. Aha, brak miejsca do ekwipunku. No to uroczo. Zrobimy tak. Jeszcze jeden benzen. Będę miała miejsce? Będę miała. Dobra. Ale teraz ile miejsca? Jeszcze sporo. Dobra. Niech kalareciaki się rozrastają. W takim wypadku. Zaraz sprawdzimy, co to za wiadomość i popłyniemy w tamto miejsce. Tylko ja bym chciała sobie zrobić jeszcze filtraka. Wolfer, nie ten, nie wipuj, tylko tutaj proszę mi ustalić termin, taki konkretny, taki, żeby mnie również pasował, że tak powiem. Galereciak i Rubin. Galereciak, Rubin i włókno syntetyczne. Miedziany przewód. Nie no, w marcu. W marcu, bo ja mam dużo do roboty teraz. Ja proponuję marzec i tej propozycji nie wycofuję. Galareciak i Rubin. Dobra, chyba już wszystko. Jest aerożel. A włóknistą siatkę jeszcze potrzebuję. Marzec koniec. Próbka wodorostu razy dwa. Gdzie mam te wodorosty? Nie mam pewnie. Najpierw przeczytałam paczkę z różami i chciałam pytać, jaką paczkę, jakie róże, o co chodzi. O. Vital signs stabilizing. No dlatego tak zmarszczyłam brew. Okej. Okay. Wolfer, jeżeli do końca tego streama nie ustalimy terminu, to ja ustalę go za ciebie.
ponieważ i tak nie zamierzasz przyjść. I chyba już będę miała filtraka. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest, filtrak. Nie, no Jezu, że ty nie będziesz go oglądał, ty nie chcesz go oglądać. Tak ja to zrozumiałam. Stealthsuit equipped and capturing body moisture to chemically neutralize residual odors in bodily fluids before re-ingestion. Please press the activation button in the next 3 seconds. You have chosen not to activate chemical taste neutralization. Thank you and have a nice day. Okay. Chyba Eevee. Tak mi się wydaje. Ze względu na to, że jest najpiękniejszy. Z czego się robi poli anilinę? Nie, Eevee jest ładny. Nerdy. Te wszystkie naładowane baterie powinnam sobie przerzucić do... do cyklopa. Potrzebuję jeszcze tak jeden tytan, jedna miedź i zrobić sobie radiolatarnię. W tym MMORPG, w tym Pokémon. Nie no, zrobimy full test. Zrobię nowe konto i będę odpalała wszystko na streamie. No, zobaczymy jak mi to pójdzie, ogarnianie tego wszystkiego. Teraz już nie pamiętam, w co go mogę w ogóle ewoluować. Jolteon! Chyba najbardziej mi się podobał Jolteon. Dobra, teraz tak. Teraz tak. Wiem. Wiem, dlaczego... dlaczego nie mogę zrobić polianiliny. O właśnie. Teraz powinno być dobrze. To już mam zeskanowane. To też mam. To chyba też. Nie, nie zobaczę, przykro mi, linki nie działają. Można z niego uzyskać kwas solny, czyli powinnam już móc zrobić kwas solny, tak? Benzyn. A jak ja mam z niego uzyskać kwas solny? Kwas solny? Jak ja mogę zrobić z tego kwas solny? Są z tą. Raz, dwa, trzy,
4. Nie rozumiem, czemu nie mam polianininy. Mimo, że mam grzyby głębinowe. No ale dobra, odtwórzmy wiadomość z radia. Oni mnie szukają. Oni mnie szukają. Nie podoba mi się to. Bo ja nie chcę, żeby oni mnie szukali. To ja nie chciałam otwierać tej wiadomości z radia. Teraz tak. Tu sobie schowajmy wszystkie naładowane baterie. Może... trzy... Cześć Doldox! Czemu? Czemu pytasz, czy to już święta, bo Subnautica codziennie? I mówisz, gwiazdka nadeszła? No właśnie, to które? Mnie chyba... Chciałabym kalendarz odpalić. Czwarty to chyba jest środa. Czy może w sobotę, który jest po 4 marca. No, musimy się dogadać, bo przypadnie ci gierka. 7 marca. Czwarty to wtorek. Nie, to wtorek nie. No. Doldox, bo miałam tą wiadomość i chciałam ją bardzo mocno odczytać. Ale teraz żałuję. No i nastawiłam się dzisiaj, bo już streamuję 30, właściwie 40 minut. Nastawiłam się, że znajdę dzisiaj ładowarkę baterii. I uwaga, werble, znalazłam. Mam ładowarkę baterii, już sobie naładowałam prawie wszystkie i jestem szczęśliwa. Można jeszcze trochę pozbierać tego oleju i go zasadzić. No to ja proponuję środę, znaczy nie środę, tylko 7. 7. Ostatecznie. 7 marca w sobotę będzie Poke MMO. Poke MMO. Jakkolwiek się to czyta. I jeżeli będą jakieś propozycje imion dla maskotki kanału, to będzie to połączone z losowaniem imienia. A jeżeli nie, no to nie. Wolfer, nie. Będą Pokémony 7 marca, no, PokeMMO. Wolfer kliknął, że chce zobaczyć, jak wygląda ta gierka na moim streamie. Jak ja w nią gram. Patrzcie, ładowarka baterii, ale czad. Moje baterie się już ładują. No homo. Tylko Wolfer kliknął, że chce zobaczyć, ale chce jednocześnie się nie pojawić na tym streamie. Jak nie zrobię streama, to wtedy do ciebie napiszę. I wtedy uzgodnimy inny termin. Wtedy będziesz miał możliwość wyboru innego terminu. Tak, o, po prostu. Nie. Nie mogę. Bo jesteśmy ugadani, że 7 się odbędzie ten stream. To będzie sobota. Sobota, godzina 19.
7 marca 2020 roku. Tak ostatecznie skończyło się. No, mówię ci, 19. Ja proponuję sobota. Sobota 19. Co tu się dzieje? Co tu się stało? O! Wow, ale fajne. Tylko daje mi jedzenie minus 3. To ja proponuję 19.05. I teraz 17. Dwójka. O, dwójkę chcę. Dwójkę chcę. Albo jeszcze zanim popłynę, to chcę zobaczyć, na co ja w ogóle zbieram. No powiedziałam, że taki Eevee, który potem może ewoluować w Jolteona. Bo lubię Jolteona, bo jest piękny. No generalnie każdy Eevee jest piękny. Każdego Eevee lubię. Nie znam tylko Jolteona. No wiedziałam, że ten ognisty też jest. Ja generalnie miałam takie marzenie, jak grałam w Pokémony, że będę miała wszystkie Pokémony, tylko Jolteony. Znaczy nie Jolteony, tylko Eevee. Tylko ewolucję Eevee. I że właśnie miał być ten ognisty, Jolteon i tak dalej. No nie zobaczę, spojrzałam sobie w innym miejscu. No nie znam się na Pokémonach. Przykro mi. Poza tym to nie Pokémony, tylko Subnautica jest teraz. I z tego wszystkiego zapomniałam, co miałam zrobić. A, miałam zobaczyć, co potrzebuję do tego, żeby ulepszyć nie Simofa, tylko Cyklopa. A, to ja mogę to zrobić. Czemu tego nie zrobiłam? Nie miałam czasu chyba ostatnio. A to? Tego nie mogę, bo brakuje mi kijanitu. I dużo czasu minie, zanim dostanę ten kijanit. Sztabka plastali, ruda niklu. To i tak muszę wyciągnąć z cyklopa ten moduł głębokościowy. Wolfer, nie wiem ile chcę tych Eevee. Ja nawet nie wiem, na czym polega gra te MMO. Pewnie się chodzi i zbiera Pokémony, tak? A ja nie mam w ogóle modułu zwiększenia wydajności cyklopa. Ja nawet nie mam wzmocnienia numer 1. Aha. Aha. Sztabka plastali i rubin. Czyli potrzebuję dwie sztabki plastali. Dwie sztabki plastali. No właśnie, wydaje mi się, że Wolfer dużo to rozegrał, bo tak pisze, jakby znał się na tym bardzo mocno. A jak nie, to już jest mi w stanie załatwić jakieś Pokémony do tej gierki, żeby mi ułatwić rozgrywkę. Sztabka plastali potrzebuje razy 2, lit razy 4, sztabka tytanu razy 2. 4 i teraz to i raz.
Wow, Wolfer. Ja grałam tylko i wyłącznie w Pokémon Leaf Green chyba i Fire Red na GBA. No. Jak to potrzebuje romów z sieci? Wolfer, powiedziałeś mi, że ta gra jest darmowa. Powoli się gubię. No. Jakie romy? Nie chcę żadnych romów. Rubin. Zapomniałam o Rubinie jeszcze. Do ulepszenia też... Nie. Do ulepszenia nie muszę. Ale z jaką grą? Jaką grę muszę mieć, żeby uruchomić te Poké MMO? Taka właśnie tu... Ja wiem, kto najbardziej mota w tej rozmowie. No, się już zgubiłam. Miałabym tutaj cyklopa do ulepszenia i... razy trzy, a nie razy jeden. I gierkę do rozegrania. Doldogs. To ta gra Poké MMO jest całkowicie za darmo, tak? Teraz sobie wbiłeś na stronę i można ją pobrać. Bo wydaje mi się, że nie dowiem się tego od Wolfera. Bo mi tu coś o romach pisze. A, mogę wziąć te butelki? Czemu te butelki tu są? Ale na co mi te romy? Nie mogę sobie ściągnąć ze strony internetowej? No. Ja bym wolała w ten sposób. No, po co mam ich szukać na internecie? Dlatego, że i tak muszę to zrobić, bo tutaj linki nie działają. Nie, linki mi nie wyskakują. Wyskakują mi gwiazdki zamiast linków. Ja sobie ich poszukam po internecie. Ja sobie znajdę, Wolfer, dziękuję. Dobra, stanowisko modyfikujące. No i to jaki, no to trzeba kupić grę. Wolfer, ta gra nie jest darmowa. Do jakiej gry trzeba podać ścieżkę ROM? Nie do pobranego Roma. Ty mnie tu kręcisz. Wolfer, zmieniaj grę. Mogą być dalej Pokémony. Dobra, i teraz ja mam zaznaczoną. Bo było jasno powiedziane, że to mają być gry.
No właśnie, ale skąd ja mam wziąć ten rom z grą? Warfare. Nie, wybierz inną grę. A ja płynę tam. Kapsuła ratunkowa. No mówić mężczyźni, nie mówiłam, że mają być gry darmowe. I o ile Poke MMO faktycznie jest darmowy, bo Doldox też mógł sobie ją ściągnąć, tak potem trzeba podać ścieżkę do gry ROM, a ja nie mam takiej gry ROM. To rozmowę trzeba dokończyć na Discordzie. Wolfer, musisz za... No, o! Widzisz? Widzisz, Wolfer? Dokładnie. Musisz, Wolfer, zmienić grę. Patrzcie, zrobię wam tak. Ha. Coś mnie zaatakuje teraz przez to. Może nie przez to, ale coś mnie zaatakowało. Dobra, i odpłynęło. No, odpłynęło. To coś. Wolfer, to jak tam? Wybierasz inną grę? A, wow, wow, wow. Okej. Ciekawe, czy ja się tam zmieszczę z cyklopem. A, i poczytałam Doldox też o tej kałamarnicy tutaj. Ona ponoć zabiera energię, jak tak właśnie podlatuje, atakuje cyklopa i tworzy taką bańkę, to wtedy może wyczerpać mi baterię z cyklopa. I nie będę miała jak do domu wrócić. Troszkę przykro. To tam jest, czyli trzeba... Gdzie jest mój przód? Tam mam przód. Czyli muszę się wrócić tak. W dół. Przód. W dół. Ciekawe, czy uciekł na przednim. Bo nie mam w sumie jak się bronić.
Dobra, ja muszę wyjść stąd. Ciekawe, czy dobrze płynę. Ja muszę wyjść. Wyłączmy silnik. O-o. Hej, gdzie jest uszkodzenie? O, tu jest. O, dobra, dało się. Powinnam się tu zmieścić. Bez problemu. Tak, bo mogę popłynąć trochę w dół. Zmieszcza się. Teraz tak. Może na małą moc? Co by mnie nic nie zaatakowało po drodze? Pięćset 1300 mogę zajść. No to ładnie jest. A teraz tak. Te potwory mogą mnie zaatakować, czy nie? Szkoda by było stracić cyklopa. Podpłynąć. Ten na pewno może mnie zaatakować. To ja sobie może tu zaparkuję. Nie, bez sensu. Engine powering down. Aż tak mi nie brakuje dużo do tam. Dobra, jak mój kombinezon? 75%.
On będzie mi atakował cyklopa? Chyba nie. Chodź tu. No, chodź. Tu, na mnie. Ja go pokonam. Bo coś czuję, że jeżeli ja go nie pokonam, to on mi pokona cyklopa. No chodź tu. Byłoby łatwiej, gdyby jego ciało nie było przezroczyste. To ci niespodzianka. Znowu jeden przycisk. Dobrze, że mam baterię. Gdzie jest? Już, pokonałem go? Jeszcze nie? No. O, wróciłam do cyklopa. Zrobiłam jedno duże kółko. Liczę na to, że on nie będzie mnie atakował mimo mojego statku, jeżeli nie ma mnie na nim. Płaszczka. Płaszczko, jesteś niebezpieczna, czy nie? Powiedz mi. A ty będziesz mnie atakował też? No co ty? Ty jesteś na strzała. Gdyby nie ten lewiatan, to bym płynęła cyklopem. Simofem mogłam też płynąć. Mogłam. Nie wiem, może muszę tu trochę rzeczy poskanować. Pokonamy ciebie. Jeszcze?
Dobra, bo wy się na mnie rzucicie, jak stąd wejdę. I ja bym zrobiła tak. Amodendron. Dobra. Serio? To jak to mam, to nie mogę zbierać przedmiotów? To było dziwne. W takim wypadku... Co jest głębiej? Ja nie wiem, czy ja mogę zejść głębiej. Nie, nie mogę. No, wyrzuć. Wyrzuć, wyrzuć, złap. Złap się. No dobra, udało się. 800 to jeszcze spoko. Ciekawe, jak ja tam na górę teraz wejdę. No nie, no ja muszę pójść po cyklopa. No tu jest fajnie, tylko problem polega na tym, że ja nie mogę zejść niżej. Ja nie mogę zejść niżej w tym stroju. Poza tym w górę jest mój cyklop i co teraz? Wydaje mi się, że jak zejdę jeszcze niżej, to już będę miała strefę zgniotu. I że nie wrócę tam na górę. Mówisz, Doldox? Tam sobie... No ja nie wzięłam tych zapasów. Tak jak sugerowałeś. Mieć. No i zobacz, już tak trochę jakby 50 metrów z moich 100 już zużyłam. Tam się coś świeci fajnego. Ja bym tam poszła. Ha, postęp, nie wystraszyłam. To bym skanowała. O Jezus. To jest zwykły koral stołowy. Nie mogę tutaj wyjść. Że jest za gorąco. Prawo, w prawo. No dobra, to jak prawo, to prawo. Chociaż tam mi się coś świeciło na wprost. Ja bym na wprost poszła. A nie mogę, nie mogę na wprost? Muszę w prawo. Tam na wprost jest coś fajnego. O. No wiem, ale wiem, że zrobię co zechcę. Te rady są na pewno cenne.
i warto z nich skorzystać. Dobra, pójdę na wprost najpierw. Okej. I teraz 59,60. Dobra, Daudox, ale dzięki, że wpadłeś. Tam się coś zapala. No to teraz mam wrażenie, że powinnam... Teraz mam wrażenie, że powinnam pójść w prawo. tak jak sugerowałeś, Daudox, ale... Ale intryguje mnie ta ścieżka, która tutaj jest. I z wielką chęcią przekonam się, co jest na końcu tej ścieżki. Bo im bardziej tam przechodzę, tym bardziej się coś zapala, więc... Kupili mnie. O, zapalić też. Tam też jest fajnie, spoko. Luzik, już dostałam wiadomość od kosmitów, że... Szukają mnie. O, to jest... Bo jesteśmy na głębokości 800 metrów. Oho, pokonam cię. Jesteśmy na głębokości 800 metrów. Tu mam bardzo blisko moją radiolatarnię, która mówi mi o tym, że poszukuje laboratorium. I to prawdopodobnie... Jest to... Dokładnie, że to jest to laboratorium, którego poszukuję. No miałam już wizję czegoś, co mówiło do mnie, ale to kiedyś. Tu kość jest. Mogę ją zeskanować? Jest zimno? Jest, mogę wyjść. Nie mogę kości zeskanować. Szkoda. Zapiszę sobie grę. Tak, coś mnie tak zaatakowało, złapało z dwóch stron do mnie mówiło i tam coś tam. A potem... Teraz. Dostałam wiadomość w radiu, że cel 11378 został zlikwidowany i że obiektów do znalezienia 2.1. Pozostał inny. Trzeba było, że muszą znaleźć jeszcze jeden obiekt. Tak. To było gdzieś, znaczy, to było dużo później. Linguistic analysis reads: caution, hazardous materials and life forms contained within. Ja bym chciała tam wejść, ale jednocześnie nie schodzić zbyt głęboko. Nie mogę tu. To nie o mnie chodziło. Trochę jednak się martwię. Jestem w stanie tam zejść tak nisko? O, dziękuję za follow'ka, Fallen Kitty. Co tam słychać, jak wieczór mija? O, dostałam wodę z mojego kostiumu. Dużo wody dostałam z mojego kostiumu. Nie mam co jeść. Jedzenie minus 13, to muszę wyrzucić. Nie mam jedzenia. Niedobrze. Jo, a z czym miałeś pizzę? Ja muszę się ewakuować. Chociaż bardzo podoba mi się ta miejscówka, muszę się z niej ewakuować, ponieważ nie mam co jeść. A jestem panikarą, więc... należy wrócić. No to chwal się, Fallen Kitty, z czym miałeś pizzę?
taką w ogóle taka robiona przez ciebie, czy zamówiłaś? Evelyn i jedzenie. Ja bardzo lubię temat jedzenia. Nie mam modułu skoku do Prauna. Nie wiem, gdzie mogę go znaleźć. Gdzie jest mój... Mój Praun! O nie, umieram. Ty! Gdzie jesteś? Pociacham cię. Sytuacja opanowana, wcale nie wrócimy do bazy tak szybko. No, to nie jest takie oczywiste, bo dużo mężczyzn potrafi gotować bardzo dobrze. Ja nigdy nie wykluczam takiej możliwości. Aha, powinnam się uleczyć. Wziąłam tylko jedną apteczkę, boże, szalona dziewczyna. Nic do jedzenia i żadnej apteczki. Czy jedno. W ten sposób to faktycznie bardzo szybko do bazy wrócę. Ja akurat spotkałam wielu mężczyzn gotujących. I w sumie zawsze gdzieś tam w restauracjach, jak się wchodzi do kuchni, to widzi się mężczyzn. Przynajmniej ja tak mam. No. Gdzieś tam jak dorabiałam jako kelnerka, to zawsze w kuchni dominowali mężczyźni. Gdzie jest mój cyklop? Ja chyba stąd przyszłam. O, ale szybko można się poruszać. O, przyszła wiadomość do radia. Contains unusually high concentrations of organic and fossilized remains. Ooh, ale to ładnie. Podoba mi się tutaj. Hej, Stal. Co tam słychać? No. Teraz to już nie wiem. Teraz to już chyba są same wiadomości takie, które nie chcę odczytywać. Tak mi się coś wydaje. No właśnie, teoretycznie tak, Krzysiu. Teoretycznie Gatynka wam sprzyja, dokładnie. A, czyli tak to się robi. Można złapać się ściany, poczekać, aż się odnowi mana. O, patrz. Stal, widzisz? Ja na szczęście mam wszystkie wiadomości na Messengerze ogarnięte. Uuu, ten szkielet jest fajny, ale teraz moment, bo... Tam jest dopiero mój cyklop. Się muszę stąd wydostać. Do końca czego? Wyjścia stąd? Właśnie, chyba dzisiaj stąd nie wyjdę. Chyba, że to będzie szybkie wyjście. Po prostu zostanę przeteleportowana do bazy, bo zginę. Będzie trzeba wrócić po Prauna kiedyś. Tam jest coś niebieskiego. Ja muszę to zeskanować. Jak ja to zrobię? Tak, żeby jednocześnie nie zginąć.
A do końca gry? Ohoho. Ciężko mi powiedzieć, bo w sumie znalazłam laboratorium. Więc chyba już niedaleko. Chyba już bliżej niż dalej. Ale oszukaństwo. Byłam pewna, że mogę to zeskanować. Teraz się zgubiłam. Tam jest cyklop. Tam jest cyklop, a ja muszę iść w górę. Kurde, przeczytałam! Przeczytałam! Nie no, ja nie dojdę tędy na górę chyba. Tak zwany spoiler alert. Gdzie jest mój cyklop? Ostatnio się pojawił gdzieś tam. Ja muszę się nauczyć korzystać z tego grappling arm. No pewnie, na taką odległość. O nie. Tam jest wejście na górę. To co, na następnym streamie też Subnautica? Powiem szczerze, że trochę się wkręciłam. Bo znalazłam wreszcie tą okolicę, a tu jest strasznie dużo zwiedzania. I jest wreszcie co robić. Miałam wreszcie takiego poczucia, że to co dalej. Jest to laboratorium do zwiedzania. Zgubiłam swój w ogóle swojego cyklopa. Ja tu zginę. Nie zabierzesz mi prądu. Czyżby się udało? Tam jest cyklop. 1200 metrów. Ohohohoho, to poleciałam. Jak nic, tu zginę.
Chyba, że nauczę się szybko przemieszczać. Czemu płynie na powierzchnię? Aha! Dobra, już wiem czemu. O, chyba się nauczyłam. Jestem Spider-Manem. Moja sieć pajęcza nie dała rady. Jest. Spider-Man, Spider-Man. Nie! Calorie intake recommended. Właśnie nie mam nic. Tam jest. Co jest? Ojej. Złap się, złap się. No ale teraz starczy. Teraz muszę tam na górę podejść. To będzie trudna droga. Albo może? Łap się! Weapon! Weapon! Łap się! Nie! Nie! Thank you.
Teraz mi się uda. Wybaczycie. Ja muszę wejść na górę. Emergency. Starvation imminent. O nie. Tylko nie to. Umrę śmiercią głodową. Zawiesiłam się. Zawiesiłam się pomiędzy... Koniec. Koniec. Ja stąd nie spadnę. Mam nadzieję tylko, że nie zapisałam czasem. Może jeszcze się uda? Jestem tak blisko. Czy umrę ze śmierci głodowej, czy nie? Udało się, nie wierzę. Przyciągaj się, żeby ci mieć życie miłe. Ty miał, miała się poruszać w tym czymś. Dziewiętnaście. Jestem złym Spider-Manem. No. Boże, stresuję się. Czy się uda?
Dobra. Pal licho z tym kombinezonem. Lecimy. Nie. Nie. Zdycham z głodu. Ziemniaki, ziemniaki. Jak tu inwentory full? Vital signs stabilizing. No dobra, już. Vital signs stabilizing. Vital signs stabilizing. Ani nie zasadziłam ziemniaka z tego wszystkiego. Chyba. Chyba się udało. O! Dobra. W następnym odcinku dokujemy praun do cyklopa. Tak jest. Na dziś koniec. Nie wiem, czy następnym razem gramy w Subnautica dalej. Ale się wkręciłam, więc w sumie chciałabym. No zobaczymy. Za dziś dziękuję wszystkim, dziękuję za followka i mam nadzieję, że wam się podobało. Pa, pa.